jak działa przystawka bruzdująca firmy Mechanic A Chaser produkcji D-Star, jak również dedykowana do nich tarcza z firmy D-Star. I to kolejny produkt, jak już Wam obiecałem, kolejna przystawka do tak zwanego bruzdowania. Jest to na szlifierki 115, 125, chodzi o wielkość, oczywiście też tarczy, którą mocujemy na tą szlifierkę, ale to są te małe szlifierki. Jak widzicie, jest to również wersja 2.0 Eye Chaser. Mamy tutaj z takimi fajnymi gumowymi kółkami, żeby to lepiej, precyzyjnie i płynnie i po prostu przyjemniej się po prostu prowadziło, bez żadnych takich oporów i tym podobne. Bo jak wiecie, też są z takim tutaj metalem, więc to po prostu trzeba przesuwać. Tu mamy kółka. Mamy ich dokładnie 3. Dodatkowo mamy tutaj pierścienie, które dystansowe, które pokażę Wam już w praktyce, jak będziemy je mocować. Dodatkowo możemy oczywiście zwiększać głębokość cięcia, więc jak na razie to wszystko fajnie wygląda. Do tego pokażę Wam dedykowaną do tych sliderów i do cięcia również w betonie tarczę D-Star Technic Adventured Concrete. Ponieważ jest, tego co wiem, jeszcze inna, ale Concrete jest to w 7D, więc też również bardzo dobra i bardzo wytrzymała tarcza. Będą potrzebne dwie. Pokażę Wam, jak tnie, jak bruzduje, nawet w betonie. Przechodzimy do części praktycznej. Ok, teraz przystąpimy do mocowania naszej przystawki do bruzdowania. W tym wypadku to jest A-Chaser. Do szlifierki kątowej, tak zwanej małej, 115-125, jeśli chodzi o wielkość mocowanych tarcz. Też oczywiście musimy zwrócić uwagę, abyśmy mieli osłonę też na 125, jeżeli mamy tarczę 125. Jak widzicie, mam tutaj sieciówkę Makity, ponieważ jest zalecana, aby była mocniejsza moc naszej szlifierki kątowej, jak również większe obroty na minutę. Zatem teraz pokażę Wam, jak zamocować do naszej szlifierki naszą przystawkę do bruzdowania A-Chaser. Wykręcamy tą krętkę. Tutaj mamy pierścienie dystansowe. Ok. Odkręcamy tą pierwszą nylon ze szlifierki i montujemy. Oczywiście względem tutaj strzałki trzeba zwrócić uwagę. Mocujemy nasze tarcze. Jeden dystans, drugi dystans. I w tym wypadku. Ok. I dociągamy kluczem. Jak widzicie, taka będzie szczelna. Więc dość duża i to spowoduje, że od razu ten środek będzie niszczony. Nie będzie trzeba po prostu tego podkuwać. Tak przynajmniej producent o tym mówi i wspomina. Ok, teraz mocujemy naszą przystawkę. Tak, aby nasze te rolki tutaj miały możliwość po ruchu. Wkręcamy motylek. Ok. I tak wygląda nasza cała kompletna bruzdownica, w tym wypadku szlifierka kątowa, którą mamy na stanie bardzo często, i nasza przystawka A-Chaser. Oczywiście mamy możliwość tutaj regulacji głębokości. Jak widzicie, możemy troszeczkę naciąć, możemy też głębiej. Dość głęboko. Ok. Ja sobie będę nacinał na razie troszeczkę.
I've been dreaming all in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Jak widzieliście, mam nadzieję, że pokazałem Wam w miarę wszystko realnie i w miarę z bliska, jak wcina się nasza tarcza z firmy D-Star w tym wypadku i jak płynnie się wycina rowki właśnie poprzez naszą przystawkę do szlifierek kątowych, w tym wypadku właśnie iChaser. Tutaj mamy z kółeczkami, z otuliną gumową, która nam po prostu jakby płynnie i bardzo przyjemnie i bardzo komfortowo nam to umożliwia to nasze cięcie. Jak widzieliście na nagraniu, no nie było tak, jak producent też mówi, że nie będzie trzeba czyścić się tego rowka i tak dalej, ale no jest to łatwe, po prostu palcem można to zrobić, po prostu to schodzi. Więc naprawdę bardzo przyjemnie się tą przystawką pracowało, ja osobiście ją bardzo polecam. Pamiętajcie, jeżeli na przykład chcecie inne tarcze, to nie musicie oczywiście szukać nie wiadomo gdzie, ponieważ też firma D-Star w swojej ofercie ma tarcze, które są troszkę tańsze, czyli firma Baumeister, która też jest dobrą tarczą, też są dobrymi produktami. Ogólnie firma D-Star posiada w swojej ofercie bardzo, bardzo dobre produkty. To, że są pod inną nazwą, nie oznacza, że są gorsze. Po prostu są trochę tańsze dla mniej wymagających po prostu osób. Pamiętajcie też oczywiście, jeżeli chcecie nabyć taką przystawkę, może poszukajcie w informacjach, wejdźcie w link, który Was przekieruje, ja tam wszystko aktualizuję na bieżąco, wszystko macie pod filmem. Również zapraszam Was już niebawem, jeżeli już nie jest, do mojego sklepu internetowego, który na ten moment będą właśnie produkty glazurnicze i różnego rodzaju. Zobaczycie, jak będziecie na bieżąco, pod nazwą glarko.pl. Wszystkie informacje macie pod filmem i zawsze pamiętajcie o tym, żeby zobaczyć informacje pod filmem. A zatem, jeżeli chodzi o moje zdanie, rewelacyjnie przyjemna tutaj praca była z tą bruzdownicą, nasadką bruzdującą. Zatem trzymajcie się, zapraszam Was na kolejne odcinki, włącznie zapraszam Was na odwiedziny TikToka, ponieważ tam są takie spontaniczne moje nagrania.
Tutaj Wam konkretnie pokazuję co, jak i mam nadzieję, że każdy z tych odcinków jest dla Was bardzo, bardzo pomocny. Trzymajcie się, miłego dnia, trzymajcie się, cześć!